Do tego ćwiczenia wykorzystamy sobie wałek. W tym celu proszę, żeby się Pani troszeczkę podniosła do góry, a ja wałek podłożę pod łopatki. OK. Proszę sobie wygodnie się oprzeć, utrzymać głowę na razie w powietrzu. Proszę ugiąć kolana. Możemy je ugiąć nawet bardziej, tak żeby nam było bardziej stabilnie. Dłonie trzeba spleść, podłożyć pod głowę z tyłu. I teraz pierwszy ruch to jest odłożenie ciała, tak jakby przez wałek do tyłu na plecy. Pilnujemy, żeby broda za bardzo nie odjechała od mostka. I teraz możemy sobie ustalić, że jeśli wałek jest troszeczkę za wysoko, nie jest zbyt komfortowo, to delikatnie zjeżdżamy niżej, możemy nawet jeszcze trochę niżej. Teraz powinno być wygodniej. Odchylamy się leciutko klatką piersiową w tył, tak jakby się chciała Pani przełamać delikatnie przez ten wałeczek. I wracając, nie zbliżamy zbyt mocno brody do mostka, ale bardziej mostek do miednicy. Wykonujemy kilka ruchów, ja skoryguję sobie tutaj ustawienie brody i powrót. Świetnie. I śmiało. Ćwiczenie może sprawiać niewielki dyskomfort, ale raczej nie powinno generować jakichś dużych dolegliwości. Raczej po jego wykonaniu powinna się Pani czuć bardziej prosta. Powinno być łatwiej przyjąć pozycję pionową. Głowa powinna wrócić do osi. Świetnie. Wykonujemy około 20-30 powtórzeń. I kończymy. Zatrzymać się proszę i odpocząć.